Ten program, wydawnictwo, filmy, wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki waszemu wsparciu. Możecie nas wspierać na portalu Patronite, czy możecie zostać naszymi patronami, dobroczyńcami i nas wspomagać, tam wszystko, co wy przeczytacie. Możecie też. Odwiedzając moją stronę www.gadowski-witold.pl wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka mówiąca o wsparciu, to ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe. Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić, to znaczy, że nas rzeczywiście popiera. Nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia wyspy wolności, która dzięki Wam może się rozrastać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Zwiewka, a to jest program Ludożerca. Rozmowy najtrudniejsze. Dziś wyjątkowo nie musicie pisać żadnych komentarzy pod tym filmem, ponieważ to się samo komentuje. Naszym gościem jest Grzegorz Płaczek. Zapraszam. Cześć, Grzesiek. Witaj, Polko. Witaj, Polaku. Witaj, Piotrze. Witaj. W... W lipcu i w sierpniu przeszły dwa bardzo ważne rozporządzenia, które mają zostać wprowadzone w życie, które jakoś przez to zamieszanie z Odrą, jeszcze z kilkoma rzeczami naród polski pominął. Jest to bardzo ważne dla Polaków moim zdaniem. Pierwsze jest na temat edukacji zdalnej, ponieważ teraz uznaniowo można, jeśli tylko minister powie o zagrożeniu epidemiologicznym i wskaże dyrektora, dyrektor ma obowiązek przez trzy dni, w ciągu trzech dni zamknąć szkołę, prawda? Wygląda na to, Piotr, że teraz obecnie to władza może wszystko zrobić uznaniowo i zarówno jedno rozporządzenie, jak i drugie rozporządzenie jest zagrożeniem dla wolności. Jakkolwiek będziemy ją postrzegać, żyjemy w państwie obecnie, gdzie władza zorientowała się, w mojej ocenie, od 2000, zwłaszcza 2020 roku, że cokolwiek zrobi, nawet jeżeli zrobi to w sposób nielegalny, nawet jeżeli kilka lat później sąd uzna, że było coś wprowadzania nielegalnie, to władza. Patrzy się na to z przymrożeniem oka, bo wiedzą i mają poczucie, że mogą wszystko. Rzeczywiście, zarówno jedno rozporządzenie, jak i, jak i drugie wkracza pod strzechy przysłowiowe. Ja się pochlałem nad rozporządzeniem, które potencjalnie umożliwia przedstawicielowi władzy, czyli pracownikowi Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, skierowanie każdego Polaka na kwarantannę przymusową uznaniowo. Decyz... Słownie, Decyzja można. może być ci przekazana słownie bez pisemnego uzasadnienia. A jeśli odmówisz, to policja może też zastosować tak. siłę przeciwko temu. Mogą Cię siłą do tego zmusić, dlatego my jako fundacja skierowaliśmy również ja jako prywatnie pisma sprzeciwu. Zachęcaliśmy również Polaków, przy czym to jest taka działalność. Kiedy chcemy pokazać ludziom, że wiemy, że coś się dzieje złego, natomiast no, mam też poczucie, bo dni od wczoraj się tym zajmuję, że realne szanse na to, że my teraz będziemy coś wysyłać, no, są takie powiedziałbym mniejsze niż 50%. Niemniej to wcale nie oznacza, że takich, takich działań nie należy wykonywać, dlatego że jedynym sposobem, żeby zatrzymać tę władzę, to jest po prostu wywieranie wpływu i wywieranie nacisku. No, i to jest jeden z, jeden z, takich, z takich nacisków. Jest trudno, yy, i to jest taki krok do przodu. Jeszcze niedawno władza się trochę wycofała do tego, bo wiedzą, że są za rok wybory. No, i to jest takie przygotowanie, myślę, i badanie gruntu, jak się Polacy zachowają. Jeżeli my nie będziemy próbować zatrzymać te, tego paradoksu, no to rzeczywiście może się okazać, że, że jesień i za chwilkę zima no, no, będą. W, przypominały nam 2020 rok. Te Rozporządzenia są moim zdaniem bardzo absurdu, absurdalne w sytuacji, kiedy mamy 4 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy nie są przebadani w żaden sposób i są na terenie Polski, a rząd dalej, jeśli, teraz kiedy już Polacy zapomnieli o covid rząd dalej wprowadza ustawy, które wprowadzają coraz większy zamordyzm. Dzieli rząd, no to jest najprostsze. To jest jeden dla mnie z takich, z takich pomysłów rządu, kiedy znowu powodują, że po, część Polaków będzie popierać rozporządzenie, część nie będzie popierać. Za chwilę dojdzie do tragedii, dla, dlatego że są na szczęście wśród Polaków osoby, które walczą z systemem, są osobami, które wydaje mi się z mojego punktu widzenia są osobami zdrowo myślącymi i będą się sprzeciwiać. A jeżeli będą się sprzeciwiać, e, i mówię na przykład o dzieciach teraz w szkole, to zarówno dzieci będą niestety odczuwały na sobie negatywne skutki, jak i rodzice będą znowu się stresować, znowu będą szli do sądu, znowu będą dzwonić po policję. No, to jest cały czas ten sam schemat, który ma miejsce w Polsce od, od dwóch lat, może w bardziej miękkim wydaniu. Aczkolwiek to jest cały czas w wykonaniu tym razem pana, pana Adama Niedzielskiego próba budowania takiego, takiej przestrzeni zastraszania. Zupełnie niepotrzebnie, absurdalnie. No. Piotr, jadąc dzisiaj do Ciebie do Krakowa. Miałem w pamięci mecz o Mistrzostwo Świata, kiedy, kiedy akcja siedziała w spotku. Dziesiątki tysięcy osób krzyczących, wszyscy ramię w ramię, skandujących wydychających z siebie powietrze, a jutro będziesz szedł do lekarza i będą ci kazać nałożyć maseczkę. To jest dokładnie ten sam schemat. Cały czas przypominanie o tym, że pandemia jest. Dlaczego? Dlatego, że tam jest tyle pieniędzy, tam jest tyle za. To jest mój punkt widzenia. To jest, jest tyle dawek za zamówionych, ale też rozdanych, bo przypomnijmy Polakom, że ponad miliard, miliard złotych Polacy wydali z naszych podatków na to, żeby obdarować inne kraje szczepionkami. W Polsce nie było chętnych, mamy około 64% poziomu wyszczepienia, więc miliard złotych, na przykład Bangladesz, zostało obdarowany jako jeden z, jeden z państw. No, jest to dla mnie absolutnie zaskakujące. Pomyśl, ile dobra moglibyście zrobić za miliard złotych? I tutaj jeszcze warto podkreślić, że w tym roku 27 osób tylko zginęło na choroby związane z COVID-19, a w 2020 to było ponad 8 tysięcy. Więc to jest ta skala, że teraz. Przygotowują się może na jesień, bo tak jak mówisz, może to być pewne przesuwanie granicy, a może przygotowują się na jesień, bo już jakieś otwarcie go na przykład z gabinetu idą informacje do nas. Piotr, y mam takie wrażenie po dwóch latach, że statystyki nie docierają do ludzi. Ja nie wiem dlaczego, bo do mnie na przykład osobiście docierają, bo ja wielokrotnie podnosiłem argument, że w 2020 roku na COVID-19 w Polsce umarło 7100 z groszem osób. 7100. Ogólna Umieralność, czyli liczba, ogólna liczba zgonów na wszystkie choroby w Polsce to jest w, tamtym roku, w 2020 roku przepraszam, wynosiła w okolicach 480 tysięcy. Zobacz jakich, w ogóle o jakich paradoksach mówimy. To samo dotyczy dzieci. W 2020-2021 roku w Polsce na C19 ogólnie umarło między 15 czy 20 osób, ale jeżeli popatrzysz na to, że w tym samym czasie z głodu rocznie na świecie umiera 3 miliony osób. No to coś jest ewidentnie nie tak. W 2000-2021 roku na całym świecie na COVID-19 w wieku 1-19 lat umarło 1700 osób. No to to jest przecież promil, promili, promili, promili. A tutaj jest znowu budowane, i to zwróćmy uwagę na to, że to była pierwsza fala. Każda pandemia zawsze się charakteryzuje tym, że pierwsza fala jest naj, największa. Najsłabsze, to jest bardzo teraz mocne, co powiem, ale bardzo prawdziwe, najsłabsze osobniki, osoby, ludzie umierają, bo nie mają tej odporności. To jest przykre, ale niestety dochodzi do zgonów, a potem tych zgonów jest coraz mniej, dlatego że ta fala wygasa. A tutaj cały czas jest budowanie takiej atmosfery, że ta fala nie wygasa. W Polsce i tak jest dobrze. Przecież w Wielkiej Brytanii jest, i czy w Niemczech, jest mowa już o tym, że do szczepień dojdzie co trzy albo co cztery miesiące. A ja przypomnę, że już w grudniu 2020 roku, a wiemy to na pewno, dlatego że zeznawała we francuskim Senacie naukowiec pani Christine Cotton, już w grudniu 2020 roku Pfizer wiedział, że będzie booster. A przypomnę, że w styczniu 2021 roku pan profesor Horban i pan minister Dworczyk wychodzili i mówili, żeby się szczepić, bo szczepienie będzie nas chronić na lata. Ministerstwo zdrowia musiało o tym wiedzieć. Kolejna abstrakcyjna sytuacja, że szczepionki w 2021 roku zapewniały e, według zapewnień rządu zapewniały odporność na COVID-19, a w 2022 już jest mowa, że nie zapewniały. A przypomnę... Że trzeba będzie się zaczepić jeszcze raz, prawda? Ci, którzy się szczepili oczywiście. Dokładnie. Przypomnijmy sobie te paradoksy, bo to, o tym warto pamiętać. Lipiec 2020, 2020 roku, wybory prezydenckie. Wirusa już nie ma. Przecież to są słowa pana premiera Morawieckiego. A nagle się okazuje, miesiąc później, że nagle wirus powraca na no, jakimś, jakimś cudownym sposobem. Yy, przypomnijmy sobie wypowiedź pana Horbana. Teraz już pan profesor jest gdzieś odsunięty, gdzieś z boku, no bo jest niewygodnie. Są jego wypowiedzi trochę niewygodne. Yy, ale w grudniu 2020 roku też zapewnią, że jeżeli się zaszczepisz, to wszystko będzie wspaniale na lata. Przypomnijmy sobie kolejnego eksperta z Rady Medycznej przy panu premierze. Który jeszcze nas zapewniał na przełomie 2020 i 2021 roku, że kobiety karmiące i kobiety w ciąży e, powinny się szczepić, bo wszystko jest przebadane i bezpieczne. No to ja przypomnę, może i to każdy może sobie z, jakby zbadać. To, to nie jest tak, że teraz płaczek że coś mówi. Nie, można wejść i sobie przeczytać. Wystarczy wejść na oficjalną stronę firmy Pfizer, gdzie Pfizer pokazuje etapy badań i jasno jest powiedziane, że w pierwszym etapie badań nad szczepionką, ona trwały do trzech miesięcy. Żadna kobieta w ciąży nie była badana. Żadna. Wszystko, co jest nam mówione, i to nie jest fake news. Polko i Polaku, popatrzę się teraz w, 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 w kamerę, w obiektyw. Polko i Polaku, w momencie, kiedy mówiono nam, że są przebadane szczepienia, ja nie chcę być antyszczepionką, ja mam długą listę osobiście szczepień, natomiast b, 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 rozumiem, że rozmawiamy o tym, co mówi rząd, a jaka jest prawda. Żadna z kobiet w ciąży nie była badana, i wszystko co słyszeliśmy było w oparciu o dane historyczne dotyczące innych szczepionek. No przecież to jest jakiś absurd. My nie mówimy o szczepionkach 5 czy 10 czy 15 z historią 15 lat, tylko mówimy o czymś, bo to też o czym o, o, o tym warto powiedzieć, o czymś, co było badane 3 miesiące. Przy czym 50% osób, które były badane przez 3 miesiące, były badane w pierwszych dwóch miesiącach. Dodajmy, dodajmy również, że podczas badań nad szczepionkami były dwie grupy. Jest tak zawsze. Są grupy zaszczepione, żeby zobaczyć. Załóżmy, że Piotr Zwiewka się zaszczepił, jest już w grupie osób zaszczepionych, a załóżmy, że Płaczek Grzegorz się nie zaszczepił. Oczywiście nie możemy powiedzieć, kto jest zaszczepiony, bo to jest RODA. I teraz grupa osób zaszczepionych, to są dokumenty, wystarczy przeczytać, to są osoby, gdzie było dozwolone przyjmowanie antybiotyku. Natomiast ja, jeżeli byłem osobą niezaszczepioną, nie mogłem być pod twoim antybiotyku. To zobacz, jakie to jest niezrównoważenie grup. Po drugie, o czym też można przeczytać z raportu przed Senatem Francuskim, pani, pani Christine Cotton, grupa Yy, osób, yy, które potem pojechały do domu i były pod tak zwaną obserwacją. Jeżeli zacząłeś kaszleć, miałeś gorączkę, to musiałeś się zgłosić do centrum badań z taką informacją i to centrum badań decydowało, yy, czy ty powinieneś być skierowany na test PCR. Czy działa, czy nie działa? To Witek Gadowski już nieraz na ten temat mówił. Yy, to Centrum decydowało, czy dana grupa, czy dana osoba miała się przetestować testem PCR i czy potencjalnie na samym końcu wychodził wynik, że szczepionka działa, czy nie. No, przecież zobacz, jakie to buduje możliwości nadużyć. No to jest po prostu absolutnie patologiczne. I no jeszcze okazało się, że w kręgach władzy ten wirus jest mniej zjadliwy. Na przykład Jacek Kurski wyszedł mu dwa razy pozytywny wynik na COVID, a on powiedział, że on jest ozdrowieńcem i go zwolniono z kwarantanny. To po 40 godzinach. Tak. To jest rzeczywiście coś wspaniałego, dlatego że z, zwykły zjedacz chleba musiałby 10 dni na kwarantannie. Tam rzeczywiście wyszło także dwa testy były. W bazie danych pojawiły się podobne jakieś malwersacje związane z podmienieniem numeru telefonu, o czym pi, pisał jeden z mainstreamowych mediów. Pan rzeczywiście mógł się, pan Kurski, pan prezes Kurski mógł się udać potem do Francji, na eurowizję y, y, młodzieżową, ale myślę, że pan prezes to jest teraz bardzo ucieszony, dlatego że dzień po tym, jak przestał być prezesem, to jego obecna żona, którą myślę, że wszyscy serdecznie pozdrawiamy, bo wobec kobiet musimy być dżentelmenami, została znowu przyjęta do telewizji polskiej. Także myślę, że pan Trzęfował prezes. Nie telewizji śniadaniowej z tego co Przypadek. Jeszcze warto tutaj podkreślić, kiedy jesteśmy przy szczepieniach, o informacji, którą pewnie zaraz pożerę szum informacyjny. Mianowicie na stronie rządowej Wielkiej Brytanii pojawił się komunikat, w którym oficjalnie mówi, że szczepionki mogły zagrażać kobietom w ciąży. Tak, musimy zrozumieć, musimy zrozumieć jak działa schemat. Schemat działa w ten sposób. Ja się tego w ogóle uczę i jestem przerażony, bo ja do 42 roku życia żyłem jako dziecko mainstreamu i teraz mnie to po prostu wszystko przeraża, ale próbuję to wszystko zrozumieć, jak, jak, jak to wszystko działa. Na oficjalnej rządowej stronie Wielkiej Brytanii pojawiła się kilka dni temu aktualizacja raportów bezpieczeństwa szczepionek wobec kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Jest wyraźnie napisane, każdy może wejść, każdy może przeczytać, że nie jest to jeszcze pewne i nie może rząd Wielkiej Brytanii zapewnić bezpieczeństwa. Ja w tej sprawie wysłałem pisma, zarówno do prezydenta, jednostronicowe pismo z takim apelem. Eee, nie antyszczepionkowym, tylko z apelem, że jeżeli to się dzieje w Wielkiej Brytanii, no to albo mamy lepsze szczepionki, a jeżeli mamy takie same, to dlaczego jest tak, że w Wielkiej Brytanii piszą o tym, że jest zagrożenie, a w tym samym czasie mówi się w Polsce zupełnie coś innego? To pismo zostało skierowane zarówno do Pana Prezydenta, jak i do Pana Premiera, ale również do Najwyższej Izby Kontroli, do Pana y, Ziobry, do Pani y, Marszałek Witek, do osób, y, nazwijmy to ogólnie, rządzących naszym krajem. Albo przynajmniej można nam się wydawać, że rządzących, dlatego żeby nikt nigdy nie zarzucił, że oni nie wiedzieli. Z prośbą o przyjrzenie się sprawy, sprawie, chciałem również skierować do szefa GIS-u, no tylko że szefa gis nie ma, więc nie ma za bardzo do kogo tam pisać, ale rzeczywiście no, dzieją się rzeczy absolutnie absurdalne. I jedynym wytłumaczeniem to jest szczepionkowa propaganda. Bo jeżeli by tak popatrzeć, rzeczywiście logicznie, no to jest wiele takich absurdów, że wydaje mi się, że zwykły człowiek który jest zdrowomyślący i powinien się przynajmniej zastanowić, albo podnieść czerwoną flagę i powiedzieć, że jest nie tak sprawdzamy. Podsumowując, zamknął nas na jesień. Z 99% procentowym, procentowym prawdopodobieństwem mówię, że tak. W ciągu ostatnich dwóch lat wysłałeś na pewno kilkaset pism do różnych urzędów, ministerstw. Jakie widzisz patologie systemu związane i z odpowiedziami, i z tym, o co pytałeś? Tych pism już jest niemal pół tysiąca. Prościej byłoby mi odpowiedzieć na pytanie, jakich patologii nie widzę. Jest długa lista pism, które budzą grozę i które tak naprawdę powinny na samym końcu znaleźć się w prokuraturze. Problem polega na tym, że wiemy, jak działa system, i nie bardzo jest, gdzie to, gdzie, gdzie to zgłaszać. Niech przykładem będzie sytuacja, która, której byłem świadkiem. Kiedyś miałem a pismo, które w mojej ocenie nieprawnika jasno wskazywało na nadużycie, i na nazwijmy to nadużycie. Na I spotkałem się, w, wierząc w tamtych czasach, czyli rok temu z dwoma posłami, gdzie usiadłem i powiedziałem, jestem za słaby i potrzebuję wsparcia kogoś, kto jest wyżej usytuowany w całej strukturze i coś by coś, coś z tym trzeba było zrobić, bo jawnie Polska jest rozkradana i dwóch posłów popatrzyło i powiedziało i co my teraz, Grzegorz, mamy z tym zrobić? Więc to są tego typu paradoksy. Ale paradoksów jest bardzo dużo. Wiesz, mnie często wkładają do, do worka antyszczepionkowego, co jest nieprawdziwe. Ja po prostu staram się znaleźć coś, jakąś odpowiedź na pytanie, które jest, które jest naturalne. Patologię chcesz usłyszeć? Nie wiem, czy mówiliście kiedyś u siebie o, o projekcie ProteGo Safe? Jeden z... A to widzisz, takich mo... musimy się zamknąć pewnie w 40 minutach, jeśli chodzi o wywiad, moglibyśmy pamiętać 40 dni razem ze sobą siedzieć. No to ci opowiem jedną historię, Takich tych historii mogło być bardzo dużo. A kiedy się pojawiło C-19 w naszej przestrzeni, pan minister Dworczyk wpadł na pomysł, że kancelaria prezesa Rady Ministrów Wypuści tak zwaną aplikację Protego Safe. Każdy mógł sobie ściągnąć tą aplikację na telefon komórkowy. I w sytuacji, jeżeli byłbyś w pobliżu jakiejś innej osoby, która też ma to Protego Safe i macie Bluetooth jeszcze przypadkowo włączonego, to będziecie się wzajemnie informować. Uważaj, bo potem możesz być na kwarantannie albo jesteś chory. Mówię w wielkim skrócie. Piękno, piękno polega na tym, że z tej aplikacji <noise> przez dwa lata skorzystało kilka tysięcy osób, a koszt aplikacji wyniósł ponad 5 milionów złotych. Uważam, że to jest absolutna niegospodarność, ale to jest jeden z takich przykładów. Ale również są takie bardzo proste. Na przykład, może Ty znasz odpowiedź. Czy jeżeli się zaszczepisz, a ja nie, i przeszedłem dwa miesiące temu bez objawowo koronawirusa, kto z nas ma dłużej trwającą albo lepiej trwającą odporność przed kolejnym ewentualnym zachorowaniem na C19. Nie ma takich badań. Ale Ministerstwo Zdrowia, czy Kancelaria Rady Ministrów, czy Główny Inspektor Sanitarny wysyła pismo zwrotnie, z którego nic nie wynika, ale pismo jest i na samym końcu nie ma takich badań. To są, e, mówimy o czasach, o czasie, kiedy w, tym, w, w, w tych samych miesiącach wychodzili eksperci i mówili, że, że coś wiadome, a to nie było wiadome. Ale to nie tylko korespondowałem z urzędami takim jak urząd prezydencki, czy, czy na, no, naj, 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 najwięcej oczywiście pism skierowałem do Ministerstwa Zdrowia. Mam tam takiego dyrektora, który myślę, że jest z góry takim przeznaczonym opiekunem dla, dla, dla moich pism, ale również pamiętam przecudowną, zmanipulowaną debatę w telewizji Polskiej, gdzie był poruszany temat właśnie bezpieczeństwa znowu szczepień. Jedna z pań. Z pań z tak niezależnych ekspertów, mówiąc niezależnych, zróbmy może coś takiego, powiedziała, że w szpitalu w Krakowie, w waszym Krakowie że warto szczepić dzieci, ponieważ jest wzrost liczby dzieci, które są hospitalizowane w efekcie przechodzenia C-19. Jak to ja na drugi dzień wysłałem pismo do tego szpitala z prośbą, żeby mi odpowiedziano w poprzednich miesiącach, ile wynosi liczba? Dzieci, które są hospitalizowane w efekcie przechodzenia co 19 no i dostałem informację zwrotną, i w tym piśmie było wyraźnie zaznaczone, że jest znaczny spadek hospitalizacji. A dzień wcześniej w telewizji polskiej była informacja zupełnie inna. Tych paradoksów, słuchaj, Piotr, jest tyle, że tak jak z, z Witkiem Gadowskim rozmawialiśmy przed programem, bo jak rozmawiałem uczciwie, to rozmawiałem uczciwie, że to już nie jest kwestia. Definiowania problemu. O ten problem jest. Społeczeństwo jest okłamowane. Nie we wszystkim. Jest bardzo dużo półprawd. To jest ten problem. Jak jest półprawda, to się natychmiast znajdzie 50% społeczeństwa, które powie, przecież tak nie jest, a drudzy bardziej świadomi powiedzą, ale przecież tak jest. I to już zaburza pewną narrację czy pewną wolę walki, bo to bardzo utrudnia nam naszą pracę. Teraz bardziej, Piotr, jest yy, chyba moja uwaga skierowana na to, w jaki sposób rozwiązywać te problemy. Bo ja bym mógł kolejne pół tysiąca pism wysłać. Nie wiem, czy dla Polaków, czy to będzie 500, czy tysiąc pism, to co cokolwiek zmieni. Nie, Jakby do, myślę, że dobiliśmy do, do ściany, kiedy ja, ja osobiście, mówię tylko i wyłącznie zgodnie z moim sumieniem, dobiłem do takiego miejsca, do takiej ściany, że wiem, że coś jest nie tak, wiem, że jest jesteśmy okłamywani, mam te pisma, ale to jest tak troszkę, z, chyba to jest z misia, że ktoś pomylił palto. I to nie pan Polto, ale co pan mi zrobisz? I to jest na takiej samej zasadzie. Wiemy, że państwo nas rozkładać, że, że nas okłamacie. O, o, przepraszam, okłamujecie. Nie będziemy tego wycinać. Płaczek się też mówi czasami. No i co pan mi zrobić? No i właśnie teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Zawsze... Trzeba alarmować moim zdaniem, no bo jak mamy środki do tego, że możemy pewną część społeczeństwa poinformować o danym problemie, to warto to zrobić. I tutaj właśnie wspomniałeś kwotę 5 milionów złotych. Też ostatnio była afera o 5 milionów złotych, jeśli chodzi o zamówienia do gmin na flagi. Tutaj warto też wspomnieć, żeby wypominać ten nepotyzm kolejowstwo, że firma, firma RetisBet, Stale współpracuje z różnymi ministerstwami i tam po prostu poszło łapuwa, ponieważ za jedną flagę zapłacili 120 zł, a na ich stronie i to badziewną, a na ich stronie można zamówić lepszą flagę za 70 zł. Całkowicie nam wywalę ten odcinek pewnie z YouTube'a, w związku z tym ja jakby przeskoczę do jeszcze innej afery związanej z ławeczkami. 100 tysięcy tak. netto ławeczki, plus jeszcze koszty montażu i transportu, które są jeszcze nieokreślone. Ale Piotrze, co to jest 5 milionów wobec kwoty 90 miliardów złotych? Przypomnijmy to, w 2020 roku, kiedy 12 marca pojawił się pierwszy tak zwany przypadek C19 w Polsce, w ciągu najbliższych tygodni rząd polski zdecydował się wydać 90 miliardów złotych na walkę z c nie wiedząc jeszcze, co to w ogóle jest, jakie jest zagrożenie, jaka jest śmiertelność. Dla zwykłego zjadacza chleba 90 miliardów brzmi abstrakcyjnie. No to przypomnijmy, że budżet polski to jest mniej więcej jakieś 550 miliardów, czyli 20% polskiego budżetu, plus minus parę procent, rząd polski wydał na walkę z czymś, nie wiadomo do końca z czym. Teraz po dwóch latach jesteśmy mądrzejsi, ale wtedy no jak ktoś mógł podjąć taką decyzję? Mi po prostu serce wyrywa. Ja jestem ojcem trójki dzieci, ja po prostu się nie zgadzam na to, żeby ktoś wydawał takie pieniądze, bo to nie są pieniądze, które leżały w sejfie, bo Polska jest bogatym krajem, możemy sobie wziąć po prostu spółki. Tylko my musieliśmy się zapożyczyć, my musieliśmy wziąć pożyczkę. Ludzie będą musieli, ty, twoje dzieci w przyszłości, moje dzieci w przyszłości, spłacić ten kredyt. No to jest mówiąc. Mam takie wrażenie, że Bóg tworząc świat, jak tworzył słowo patologia, to jeszcze nie przewidział tego, że będzie kiedyś polski rząd, bo wydaje mi się, że powinien być jeszcze inny wyraz, który będzie oznaczał jeszcze coś więcej niż patologię. Na przykład patologią była ostatnia interwencja poselska Grzegorza Brauna, w której uczestniczyłeś patologią oczywiście ze strony inspektoratu sanitarnego, głównego inspektoratu sanitarnego, kiedy w godzinach pracy urząd był zamknięty. Tylko, daj moje pytanie do Ciebie, czy oni może specjalnie zamknęli ten urząd wcześniej, bo wiedzieli, że tam będzie protest? No tak, ale z, z jednej strony, jeżeli mam urząd otwarty, no to nie może być takiej sytuacji, że ktoś sobie nagle zamknie urząd, bo 20 albo 30 osób przyjdzie, żeby złożyć jakieś dokumenty. GIS, generalnie, jako cała instytucja jest bardzo ciekawą instytucją. Po pierwsze, przypomnijmy po raz kolejny, że nie ma szefa GIS-u, tak? Jest pan Saczka, który zdaje się który nie informatykiem. Jest lekarzem. Tak, jest, jest inżynierem, z tego co sprawdzałem. A inżynierem, okej, okay, gdzieś tam z tyłu głowy mi. Chyba w po Politechnice Krakowskiej, ale tutaj mogę się. Mylić. Być może informatyk, ale inżynier. Na pewno nie lekarzem. Nie lekarzem. I jest pełniącą obowiązki już od dwóch lat. Yy... GIS jest instytucją, z którą ja bardzo dużo pism wymieniłem. I GIS jest instytucją, która najczęściej odpowiada mi na pytanie, że nie ma takich danych albo czegoś nie wie. Co już yy, zapala mi czerwoną lampkę, bo to wskazuje na to, że żyjemy w świecie takim, że najprawdopodobniej do tej instytucji po prostu, po prostu idą jakieś wytyczne z, albo z Ministerstwa Zdrowia, albo z jakiejś jednostki nadrzędnej, być może od pana prezesa Cessaka. Rzeczywiście pan poseł Braun spontanicznie rozpoczął Swoją interwencję. Ja nie byłem na to przygotowany. Byłem tam w, w roli osoby, która miała powiedzieć coś. Ja niestety rozładował. Dwa razy, już podładowywałem, ale no niestety to jest. To, no, padł mi telefon, nie byłem do tego przygotowany. Ale co ciekawe, pan, pan poseł, jakikolwiek by ten poseł nie był, żeby znowu nie było, że my jesteśmy z nimi, nie. Tam mógł równie, równie dobrze być poseł z SLD. Nie ma to kompletnie dla mnie znaczenia. Tam był poseł. Który wchodził i pełni swoje obowiązki. Poseł ma na, na, na szczęście tę możliwość, że ma tak zwaną legitymację i może kontrolować urzędy. I to nie jest nic nagannego. Wręcz przeciwnie, marzyłoby mi się Polska, gdzie większość posłów, zamiast chodzić po telewizji do różnych stacji radiowych, wykonywały po prostu swój mandat w sposób bardziej zaangażowany wspaniałe było to, że ci urzędnicy tam mieli, był zamknięty urząd, ale oni tam wszyscy oficjalnie pracowali, prawda? Więc Oczywiście, brali nie. pensje z naszych podatków, a jak zagoniliście ich wszystkich do roboty nagle. Piotr, weszliśmy tam w ogóle w momencie, wszyscy pozakładali maseczki, no to, to tak, po prostu jest, nas jest, zmyliło. To było fajne, że ci urzędnicy założyli maseczki, a policjanci na przykład już nie. Już nie. I teraz, jak, ja byłem tam z ramienia fundacji. Fundacja ma to do siebie, że możesz asystować, bo nie możesz wchodzić, jeżeli jest jakieś Działanie administracyjne, bo jesteśmy, reprezentujemy stronę społeczną. W związku z tym policjanci złamali prawo. Zamiast mnie wesprzeć, ponieważ ja byłem zgodnie z prawem, to tak naprawdę mi osobiście zabronili wejść do tego urzędu na samym, na samym końcu. Ja odpuściłem. Nie chciałem już zaogniać sprawy. Pan poseł wszedł tam sam, swoim asystentem, ale, ale muszę Ci powiedzieć, Piotr, że kiedy wychodziłem z tego urzędu na korytarzu, znalazłem się ja i tych pięciu dżentelmenów, tych pięciu policjantów. Sympatyczni normalni faceci. Normalni, wiesz, no zapewne również ojcowie. I popatrzyłem się na tych. Nie wiem, miałem taką adrenalinę, popatrzyłem się na nich każdemu w oczy, powiedziałem, panowie, nie patrzcie po podłodze. Jakoś nie wiem, jaką siłę miałem wewnętrzną. Mówię, chcę, żebyście wiedzieli, że dzisiaj złamaliście prawo. Teraz nie mogę powiedzieć imienia i nazwiska, bo nie chcę zaszkodzić żadnej z tych osób. Natomiast kiedy szedłem i wyszedłem z tego urzędu, podszedłem do jednego z tych dżentelmenów i pożegnałem się. Kulturalnie powiedziałem życzę refleksji wieczorem. I usłyszałem, Panie Grzegorze, że my generalnie jesteśmy z Wami, tylko że mamy swoich przełożonych. No ale w ten sposób my Polski nie rozwiążemy odnośnie i nie, nie, nie uratujemy. Odnośnie tych przełożonych warto też wspomnieć pana profesora Szumowskiego, z którym y, cały czas toczy się postępowanie, prawda, ponieważ zniszczył ci telefon i fizycznie przeciwko panu posłowi Braunowi występował. Oczywiście, on też ludzi y, z dniem 1 marca, którzy nie byli zaszczepieni w, w instytucie. Przypomnimy sprawę, pan Szumowski. 200 milionów złotych, respiratory, Z, tam był y, sprawa podobna jakaś mafijna. Najwyższa Izba Kontroli y, nie dostawiła suchej nitki na zakupie respiratorów i pan na samym końcu Szumowski nagle znalazł się w instytucie jako, jako szef. Y, jest wyrwany y, na filmie i widać, bo to szło na, na żywo. Tutaj puścimy ten filmik może o, w tym momencie. Fajnie. Wyrwał telefon, przez co wyłamał, wyłamał mi ten, ten uchwyt, nazwijmy to, i delikatnie spowodowało ten nacisk, pęknięcie szybki telefon. Ja natychmiast pojechałem na policję, zgłosiłem sprawę, zresztą pan poseł też również tam pojechał, no i dostaliśmy po kilku miesiącach oczekiwania informację z prokuratury, że chce umorzyć sprawę, dlatego że do, do zdarzenia nie doszło. No jak nie doszło jak ja tam byłem i to wszystko widać na, na live. Oczywiście, że złożyliśmy zażalenie, ale to tylko pokazuje jak Osobu działa system. Są równi i równiejsi. A co ciekawe, się... popatrz. Pan, pan ymm, ymm, profesor Szumowski nie jest już posłem. A po tym zdarzeniu, no ty jesteś dziennikarzem, to sobie sam odpowiedz na pytanie. Po tym zdarzeniu to nie pan poseł, jakikolwiek był, był poseł z jakiejkolwiek partii, to nie pan poseł był zaproszony do radia czy do telewizji, tylko to pan profesor Szymowski, który jest w ogóle dyrektorem jakiegoś, jak, jakiegoś instytutu. Przecież jako dziennikarz to wiesz doskonale, żebyś zaprosił posła do rozmowy, do ustosunkowania się wobec zarzutów, a nie dyrektora instytutu. I to było kilka godzin po tym, jak doszło do zdarzenia w, w, pod Warszawą. No to tylko pokazuje, jak działa system. Pomimo tego, że pan profesor Szymowski nie jest już ministrem zdrowia, Cały czas jest układ zamknięty. Nie było żadnej konfrontacji medialnej. Zresztą te osoby, które są za tym układem, za pandemią COVID-19, stoją, to oni nie chcą się konfrontować ze stroną przeciwną. Mówię tylko i wyłącznie o dyskusji. Tak, ja, żeby nie było, ja nie jestem ani za, ani przeciw pandemii. Ja jestem za zdrowym państwem. A w tym przypadku, to jak działa system wobec pandemii, bo był ten moment przebudzenia u mnie, to ja jakby. Płyny na tym temacie, bo to jest temat, gdzie można bardzo łatwo pokazać patologię. W innych e, e, obszarach e, rządowi e, ciężko jest czasem punktować jakieś e, słowe punkty, bo lepiej się kryją. A tutaj jest, ponieważ jest duże zainteresowanie e, e, Polaków, no bo jest to jednak kwestia zdrowotna, no to łatwo tutaj tak naprawdę znajdować te absurdy. Zapytam się Ciebie wprost, czy przejmujesz pieniądze od Moskwy? <laughs> nie. Mało tego, Bo TPM-24 nie... tak ci zarzuca. Mało tego, od momentu założenia fundacji w lipcu 2020 roku nie wziąłem ani razu żadnej wypłaty związanej z moją działalnością. E... Jedynym związkiem pomiędzy mną a wschodem może być fakt, że moja mama, która jest już teraz na emeryturze, uczyła przez lata języka rosyjskiego. To może w takim razie jesteś masonem. Ten mason z ogórkiem. Tutaj też zdjęcie może wyświetlimy, o którym mówimy. Ten mason z ogórkiem jest po prostu wspaniała historia. I mnie śmieszyło to, bo tam teraz jest nowa płyta Eminema, no to on tak pokazuje z rogami Lady Gaga, no to cały czas tak pokazuje. Tak, polska masoneria. Ogóreczek kiszony i okej. Okay. Słuchaj, gdybym był masonem, czy naprawdę wchodziłbym asystując interwencji poselskiej? Nie sądzę, słuchaj. Więc tak, jakby od początku. Rzeczywiście, Konkret 24 um, opublikował na swojej stronie internetowej artykuł kilka długich już miesięcy temu um, z listą osób, które podobno mają, cytuję, energię, paliwo ze wschodu. Paliwo ze wschodu. I słuchaj, gdyby mi ktoś tam napisał jakąś głupotę. Która by mnie nie dotknęła albo inaczej, która by nie, nie zapaliła mi czerwonej lampki, że kiedyś moje dzieci będą to czytać, to bym być może przeszedł w tym całym szumie informacyjnym obojętnie. Natomiast jest, myślę, że taki poziom absurdu, czy poziom, kiedy się nie czujesz komfortowo, że, że postanawiasz walczyć. Ja zapytałem tak zwanych ludzi, którzy stoją za fundacją. Wy też macie za sobą ludzi. Fundacja też ma za sobą ludzi. Co z tym robimy? Czy idziemy do sądu, czy nie? Postanowiłem po pierwsze poprosić TVN, aby sprostowało artykuł na pierwszej swojej stronie internetowej. Uważam, że tak powinno wyglądać uczciwe dziennikarstwo. I również zażądałem kwoty 100 tysięcy złotych, aby TVN wpłaciło na konto fundacji, aby mógł zwalczać takie patologie jak właśnie tego typu artykuły. Sprawa się już toczy miesiącami. Na razie ani widu, ani słychu. Sprawa została złożona. I to jest taka, powiedzmy sobie, bardziej sprawa poważniejsza. Natomiast jeśli chodzi o ogórek, rzeczywiście, jak ja to mówię, to, wiesz, no, to po prostu to jest dobry żart. To jest zdjęcie. Ktoś z internetu y znalazł jakieś zdjęcie z działki, kiedy mam w połowie wypełnione usta ogórkiem, a pozostałą część ogórka. Trzymam w dłoni i ktoś najprawdopodobniej, ja nawet nie pamiętam tej sytuacji, zapytał, czy ogórek jest dobry. Ja teraz nie chcę pokazać nawet tego znaku, bo ktoś powie, że ja znowu robię jakiś przekaz. <laughs> Chociaż z drugiej strony przecież, przecież, to, jest, szóstki, przecież to jest absurd. No. Słuchaj, ja, postanow... ja postanowiłem zrobić live'a, Piotr, live'a u, u, u siebie na Facebooku. I ja mówię do mojej Ali, do mojej żony, która stoi jakby tak zwany back office fundacji, mówię ale. Proszę, znajdźmy połowę, połowę ogórka w domu, bo chciałem wrócić do tego tematu. Moja ale mówi, Grzegorz, nie bierz połowę ogórka. My teraz oczywiście mocno dworujemy, żartujemy. Tylko weź cały, żeby było pokazane, że dumnie masz cały ogórek, a nie połowę. Ale mało tego. My wracaliśmy kilka dni później z, z wolnościową grupą na Śląsk. Między innymi tam była Natalia, był Adam. I w Kobiusze, czyli w, mieś, w miejscu, gdzie mieszkam na co dzień... Zanim się rozjechaliśmy, to było chyba koło 12 w nocy, postanowiliśmy zrobić wszyscy zdjęcie grupowe. I Adam oczywiście Adam Kania z, z polskiego weta, Adam, Adam postanowił, że wszyscy zrobimy tego typu znak. I teraz uwaga, to było oczywiście było prześmiewcze zdjęcie pokazujące, że trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby uważać, że płaczek z ogórkiem jest masonem. I to zdjęcie robi furorę w internecie, dlatego że ludzie wyjęli to zdjęcie, i puszczają dalej, że osoby na zzięście. ruch wolnościowy to masowe. No tak, no wiadomo. Ale... Są, są pewni ludzie, którym się już nie da pomóc, Piotr. To prawda. Ale tak na poważnie, skąd się wziął Grzegorz płaczek? Bo przez 40 lat, może współ... no, nie przez 40, przez 20 lat, ale życia zawodowego, współpracowałeś z różnymi ministerstwami, szkoliłeś się skąd skąd nagle twoje zapasjonowanie, pasja do walczenia o Polskę, skoro wcześniej tak jak sam mówiłeś, byłeś w tym mainstreamie. Dużo przypadku. Dużo przypadku. Nigdy nie sądziłem, że post opublikowany w tak ciężkim czasie, bo to był początek tak zwanej pandemii w 2020 roku na nic nieznaczącym kanale. Miałem kanał o dumnej nazwie Grzegorz Płaczek-Kobiur. To wiesz, no, nazwa marketingowa, jak widzisz, jest absolutnie nietrafiona. Wspaniała. Wspaniała, tak? Google się zawiesza. Google, to bardzo, na pewno. Tam, wiesz, reakcje w tamtym czasie na no jakiekolwiek moje posty to były dwa albo trzy lajki. Czyli pewnie to była moja mama, moja żona i moja teściowa, no bo kto inny by zwrócił na mnie wtedy uwagę. I nagle się w tamtym czasie okazało, że opublikowałem post, to było moje pierwsze pismo, które dostałem z Ministerstwa Zdrowia, gdzie Ministerstwo Zdrowia podaje, że około 290 osób przez pierwsze 6 miesięcy w Polsce umarło na tak zwane C19, podczas kiedy z telewizji płynął przekaz, że codziennie no, praktycznie kilkaset osób umiera. I Liczba reakcji i energia, którą dostałem w ciągu jednego dnia, tysiące komentarzy, tysiące udostępnień, tysiące tak zwanych kciuków w górę, ja nie lubię tego słowa lajki, ale no, tak na, to na Facebooku tak to, tak to się nazywa, spowodowało, że ja nagle poczułem, że ja nie jestem sam w tamtym czasie. To była jeszcze taka przestrzeń, kiedy ja bardzo wierzyłem, że ja wrócę do mojej kariery, nazwijmy to ogólnie, zawodowej i że to, że to, że, że to będzie trwało tylko troszeczkę. Przypomnijmy sobie pana premiera, który mówił: Jeszcze chwilkę, to wszystko za chwilkę będzie dobrze. I zacząłem robić coś, i, za, i, i poczułem ogromną energię, i ogromna liczba komentarzy i wiadomości od ludzi spowodowała, że ja zauważyłem, że jest przestrzeń dla osoby, która nie jest związana z systemem nie chcę mówić, że jest antysystemowa, ale nie jest związana z systemem nie ma żadnej kariery czy historii politycznej za sobą, i robi to. Co uważa, że jest słuszne. To jest strasznie trudne doskonale sami o tym wiecie w swoim programie. Ja sobie dałem wtedy słowo, że cokolwiek będę robił, będę robił coś, w co wierzę. Czasami jest to bardzo nieciekawa narracja wobec mainstreamu, ale, ale postanowiłem, że będę robił coś z własnym sumieniem. I potem nagle fenomen fundacji. Fundacja, która zostaje założona w lipcu 2020 roku. Ja już wtedy mam świadomość, że nie wrócę do mojej, w takim zaangażowaniu, jak było to wcześniej, do mojej pasji fotograficznej. Postanowiłam założyć fundację, bo wiem, że żeby pomagać ludziom, potrzebne są pieniądze. To jest ten najmniej romantyczny element tego życia, ale doskonale wiem, że żeby coś robić, trzeba mieć fundusze. Fundacja, która miała być zakładana miesiącami, jest założona w ciągu kilku tygodni. Czyli zakładam, że trafia to na biurko kogoś, kto jest z naszej bajki, kto jest z naszej przestrzeni. Fundacja bardzo szybko zostaje wsparta przez ludzi. Dzięki temu możemy robić ogromnie ważne projekty, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Możemy sobie pozwolić na zatrudnienie prawnika. Prawnik jest, ma ręce pełne, pełne pracy. Kiedy pytam ludzi, czy chcemy kupić fundację, czy chcemy kupić siedzibę fundacji, natychmiast jest odzew. W tak trudnym czasie możemy kupić dumną siedzibę fundacji. No, dzieje się coś, wiesz, ja, ja, ja nawet jak teraz mówię, to ja nie jestem Ci w stanie, Piotr, emocjonalnie oddać tego, co się dzieje w moim życiu. To yy, jeżeli yy, ja tak yy, próbuję znaleźć jakąś analogię, i tak mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś wygrywa mistrzostwa świata i wie, że wygrał, i ma tą taką adrenalinę, czyli musi się przespać, żeby rano się obudzić, żeby to do niego dotarło, to uwierz mi, że pomimo, że minęło już dwa lata, nawet to, że y, y, jesteśmy dzisiaj rozmawiamy ze sobą. To jest dla mnie coś y, bardzo znowu przyjemne doświadczenie, ale takie pokazanie, że to, co robimy, to, co wy robicie z Witkiem, jest, jest potrzebne. Jest po prostu potrzebne. Ja cały czas jakby płynę nie do końca chyba w, w, wiem, co robię, i być może. Z, y, 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 być może jeszcze inną analogię, czy inny przykład pokazujący, kim jest płaczek Grzegorz. Ja chyba do końca nie rozumiem, co my robimy w takim znaczeniu emocjonalnym, bo dostaje bardzo dużo informacji, Grzegorz, czy ty się nie boisz, czy nie boisz się o swoje dzieci, czy nie boisz się o swoje, czy o siebie się nie boisz. No wiesz, jednak wchodzimy zwarcie z najpotężniejszymi osobami tego systemu. No ale albo ktoś to będzie robił, albo, to, albo możemy, wiesz, zwinąć zabawki, możemy pogasić lampy, możemy iść do domu. Tutaj najważniejsze jest, żeby pamiętać, że to jest kilka osób, a za nami stoi rzesza ludzi, którzy pragną prawdy ich nie chcą użyć w takim systemie. I tak naprawdę to ludzie mają siłę, nasi słuchacze mają siłę, a nie tych kilku, którzy mają tylko i wyłącznie pieniądze, tak naprawdę. To jest najważniejsze, myślę, że kwintesencja tej naszej działalności, że my mamy za sobą ludzi. Oczywiście chodzimy twardo po ziemi, nie, nie pływamy w chmurach i nie robimy z siebie narcyzów, tylko rozumiemy, że jest za nami jakaś energia. Rządzący, chociażby patrząc się również z punktu widzenia tego, jakie niezależne media wspierają tych, tych rządzących, tych niezależnych mediów właściwie nie ma. Wszyscy są uzależnieni od systemu. To jest wszystko albo uzależnienie personalne, albo uzależnienie finansowe, i to jest coś. Co powoduje, że każdego dnia, kiedy wstaję, i pewnie myślę, że też również ciebie to dotyczy, że nam się po prostu chce, bo my wiemy, że za nami nie ma tak zwanego fejku, za nami nie ma czegoś sztucznego, za, nie, za nami nie ma sztucznych oklasków, sztucznych flag czy osób, którym trzeba zapłacić, żeby ktoś przyszedł i za, za tobą yy, i klaskał. Tylko za wami jest żywa energia ludzi, czasami ona jest trudna do pobudzenia, system doskonale wie co robi. W związku z tym też idzie na przeczekanie. Osoby, które jeszcze dwa lata temu na pewno dotkliwie odczuwały negatywne skutki lockdownów, i tak dalej, dwa lata minęły. Ta energia już jest na pewno mniejsza, i teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my to przekłujemy teraz na rzeczywistą chęć zmian? I to nie, nie tylko chodzi o politykę, to chodzi również o pewne. O podejście do naszego życia. Czy my w sytuacji, jeżeli wejdziemy na przykład do szpitala i ktoś powie, proszę założyć maseczkę. Ja nie mówię, żeby nie zakładać. Wolna wola. Tylko czy my się zgodzimy z czymś, co jest nielogiczne, czy my po prostu się znowu poddamy systemowi. Jeżeli my się poddamy, to nasza walka nie ma żadnego sensu. Natomiast jeżeli, jeżeli w sposób świadomy będziemy rzeczywiście wierzyć, że... I dawać też przykład. Dawać też... To, to nie będę Ci teraz tutaj Piotr y, 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 wazeliny na uszy nakładał, ale y, y, forma twoich wywiadów i twoja działalność to jest działalność ogromnie ważna, bo zobacz jaka jest cenzura w sieci. Niewiele już tych tak naprawdę wolnościowców zostało. W związku z tym to, że y, Polko i Polaku, nie wiecie, ale przed wywiadem y, zapytałem Piotra, czy mamy mówić w 100% szczerze, czy mamy się ograniczać, żeby YouTube na przykład nie uciął tego materiału? Piotr powiedział, mówimy szczerze, i za to na przykład wielki szacunek, bo ja jestem też zdania, że niezależnie od tego, jakie są konsekwencje, no albo o coś walczymy, albo, albo sobie płyniemy z głównym prądem, ale z, z głównym prądem, no to płyną politycy. My też nie robimy tego dla pieniędzy, prawda? Jakbyśmy chcieli uprawiać dziennikarstwo, czy ty swoje działalność dla pieniędzy, to ja bym pewnie poszedł do stacji publicznej pracować, telewizyjnej, a ty byś gdzieś w jakieś jakiegoś ministerstwa, prawda, pracował. Nie uwierzę. Wiesz, że za chwilkę, jak będę mówić, Zwiewka mówił, że nie robi dla pieniędzy to, z czego żyje. Na pewno ktoś ją płaci. Wiesz, jakie są schematy. <grymne> tak, wiem, no, ale to nie ma się co tym przejmować. Ale tutaj jeszcze warto pod, podkreślić, zareklamować, że otworzyliście też infolinię z pomocą prawną. Tak, tak i ta infolina już działa bardzo długo, długie miesiące. Yy, mamy wspaniałego adwokata z Tychów, Słowomira Korbele, mecenasa, który raz w tygodniu jest pod telefonem kilka długich godzin, można zadzwonić i uzyskać bezpośrednią pomoc, ale również oprócz tego jest formularz, nie wiem czy mogę podać stronę internetową. jasne, bo nie jasne proszę bardzo. Dobrze, na stronie Fundacji Tutaj Nowe też Spektrum. I też damy w podpis pod filmikiem, że tam Dziękuję. Nie kontakt. chcę przekierowywać ruchu, ale chcę tylko zaznajomić Polaków z tą inicjatywą. Na stronie nowespektrum.pl, pisane po polsku, bo jesteśmy w Polsce. Czyli na jest formularz bezpłatna pomoc prawna. Można sobie, jeżeli ktoś nie chce dzwonić, można wysłać formularz i, i, i można w ten sposób uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Piotr, yy, nie w, yy, są ludzie w Polsce, których nie stać na to, żeby wydali 50 zł. Są takie sytuacje. Ludzie nie wszystkim się przelewa. W związku z tym są osoby, które walczą i na przykład nie zgadzają się, że dostały dwa lata temu nielegalny mandat za brak maseczki i chcą się wybronić. Chcą być uczciwi przed samym sobą i nie stać ich na to, żeby pójść do adwokata i im zapłacić. I my, jako fundacja, dzięki temu, że jest wsparcie ludzi, oferujemy im tę pomoc, bo uważam, że, że tak trzeba. Ale są też, Piotr, poważniejsze sytuacje. Są sytuacje takie, no jako mężczyzna, jakby, co byś poczuł, gdyby nagle do ciebie zadzwoniła kobieta, która płacze ci przez telefon i mówi, że jej dziecko wymiotuje ze stresu w szkole podstawowej, bo pani każe na, nałożyć maseczkę. Albo jej dziecko. Nie, nie może zejść obiadu na stołówce, dlatego że jakiś nazwijmy to ss stoi i nie chce ją wpuścić na, na stołówkę, bo, bo nie ma maseczki. No, Piotr, jakby się zachował jako facet. Już nie mówimy teraz o, o rzeczach prawnych. My mówimy już jakby o emocjach, że jak ktoś do ciebie dzwoni, ja teraz rozumiem, dlaczego Bóg mi dał takie nazwisko, jakie mi dał. Dlatego, że ja nie jedną łzę wylałem. i to również jest taki moment w tych, w tych dwóch ostatnich latach, kiedy powiedziałem sobie, tym ludziom trzeba normalnie, zwyczajnie pomóc. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorz, za rozmowę. I w ramach podsumowania można powiedzieć tylko jedno: to się samo komentuje. A ja dziękuję Tobie, Piotr, i y, jak zawsze y, chciałem poprosić wszystkie Polki i wszystkich Polaków, żebyście się przytulali, kochali, całowali i dbali o polskie rodziny. Naszym gościem był Grzegorz Płaczek.